Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play LEGO Indiana Jones The Original Adventure. Tak, powinien się teraz zastanawiać, czemu nie słyszycie nic, tylko efekty dźwiękowe. Jest to spowodowane tym, że gra ma ten sam soundtrack co z filmu, a soundtrack z filmu ma wiecie, copyrights. Jak to się nazywa? Aha, czyli z kasynek jednak nie została wycięta muzyka. Ejejej. Czyli to chyba będę musiał wyciszyć. W każdym razie... no copyrights, no kurde. Jak to się po polsku nazywało? Prawa autorskie. Prawa autorskie ma. I po prostu... Te prawa autorskie robią tak, że albo film zostaje zablokowany, albo jak wy na to patrzycie, to zostaje twórca soundtracka dostaje wtedy profit za to. Więc możliwe, że teraz tej cutscenki nie słyszycie, bo prawdopodobnie ją wyedytuję, żeby nic nie było słychać. Więc za to przepraszam, ale ja po prostu to jest jedyna możliwa rzecz, żeby YouTube nic nie zrobił z tym let's playem. Jest dobra, jesteśmy tutaj Indiana Jonesem i kim? Okej. Okay. Ups. I Satipo. No tutaj sobie chodźmy. Zbieramy, jak widzicie, klocki Lego. Ja tu już sobie pozbieram troszeczkę. Może i gra nie wydaje się taka fajna na Let's Play, ale od razu mówię. Gra nie będzie robiona w 100%. Nie będę tutaj odblokowywał wszystkich postaci i te sprawy, bo najzwyczajniej w świecie jest to, byłoby to nudne do oglądania. I lol, czasami tutaj mam 10 FPS-ów, o co chodzi? O co chodzi? To jest gra z 2008 roku. Ja ją chyba z 2 dni instalowałem łącznie. Dobra. Jeszcze będę musiał przekonfigurować grę, bo widzę, że ustawienia się trochę porąbały. A dobra, jakoś da się grać. Więc pewnie się zastanawiać, dlaczego aż tyle serii mam. Bo tak. Żeby każdemu coś podpasowało i żebym ja się nie nudził. Okej, okay, aha. Spoko, więc musimy znaleźć tak. Jest tak, w grach tego, jak już zauważyliście, chodzi o to, aby zbierać takie mniejsze kuzyszki. Nie, to mnie wnerwia. Video settings. Aha, no to chyba udamy. Zbytnio się to chyba nie zmieniło. Ale dobra. Ale nudno jest trochę bez muzyki, ale dobra, poradzimy sobie jakoś. Więc mamy do zbierania te takie klocki Lego, co się w tej grze nazywają study. Jest cztery takie. Jest najniższy to jest chyba... złoty, który jest odpowiednikiem 10. Będę to porównał do złotówek. Więc jest złoty jest odpowiednikiem 10 złotych, srebrny 100 złotych, niebieski 1000 złotych i jest jeszcze fioletowy odpowiednikiem 20 tysięcy złotych. Więc weźmiemy to. Więc to są rzeczy, które musimy kolekcjonować. W każdym poziomie jest ich co najmniej 10. Ok, więc tak budujemy. No i ogólnie mam nadzieję, że będzie się wam podobał ten swój. Ale nie strasznie. Aha, pułapka, świetnie. Oczywiście taki Janusz jak ja się od razu nabrał na to. Więc jak widzicie, każda postać ma swoje jakieś unikalne rzeczy. Na przykład Indiana Jones może batem pomagać sobie w przejściu. O. Dawaj mi kasę! Dobra, ogólnie przyznam, że chyba fajnie by ten lepiej wypadł, gdyby robił go z kimś, ale jako iż nikogo, że tak powiem, takiego nie ma, żeby zagrać, to trzeba to zrobić sam. No. I Satipo może mieć łopatę. Znaczy Satipo ma łopatę. To jest akurat taki mały tutorialowy level.
Więc. Jezus Maria. I tak ogólnie to nagrywam to przed PS5. Bo tak. Bo mam czas, jeszcze godzinę to PS5 to nagram jeszcze to. Nie mogę się przystosować do tego sterowania, bo zwykle w gry LEGO gram na klawiaturze, przyznam. Że jak kiedyś grałem dawno, dawno temu w gry LEGO, to grałem zawsze na klawiaturze, bo jeszcze nie byłem wtedy takim geniuszem, który umiałby internet sobie, pada sobie ustawić. Okej, to też chyba możemy rozwalić, możemy. Nie będę tutaj zbierał jakiś, właśnie. Jakichś milionów rzeczy. Jak będę przesunąć? I pewnie się każdy teraz zapyta, że jeżeli kto polubi tą serię, to pewnie się teraz... Teraz będziecie pytać, Pixel, czy będziesz nagrywał LEGO inne typu LEGO Star Wars? Tak, LEGO Star Wars będzie nagrywane. LEGO Indiana Jones 2 również będzie nagrywane. LEGO Batman i pierwszy będzie na pewno nagrywany. LEGO Piraci z Karaibów owszem. I LEGO Władca Pierścieni też. A z LEGO Dimensions jeszcze nie wiem, bo na pewno szybko tego nie zdobędę, ale jeżeli tylko zdobędę w moje ręce, to spodziewajcie się let's playa. Jak ogólnie na poziomie są też kilka znajdziek, takich pomniejszych, które później się przekształcają właśnie w ten, z tą skrzynię ze skarbami. W każdej grze LEGO jest oczywiście co innego, bo to jest akurat nawiązanie do Indiana Jonesa. Więc zbieram tylko takie, które mniej więcej pamiętam jak zdobyć, albo te, które ewentualnie łatwo zdobyć. Bo ostatni raz w tą grę grałem, gdy miałem może z 8 z 10 lat. I krokodyle to są Neshut, Palbuts and Para. Więc musimy mieć tego pana. Ej! Okej, jak tu? Aha. No i Indy sobie wskoczy. Okej. No i Indiana Jones, nie skacz. Myk. Tak szczerze to... Można by tu po prostu w pułap przejść. Albo sobie tak dopomóc. I no jak tnie strasznie, bym musiał coś ogarnąć. A to jest gra z 2008 roku. Wyobraźcie sobie, jak to kiedyś strasznie długo się ładowało na moim komputerze, który miałem tak by the way z 2005 roku. Jak to strasznie się długo ładowało, a teraz to się strasznie szybko ładuje, a są lagi przy nagrywaniu. O co chodzi? Dobra, pójdźmy sobie tutaj, bo tu jest to. No coś jeszcze trochę z tej gry pamiętam, więc jest okej. To znaczy, że jak to powiedzieliby niektórzy ludzie, nauka nie poszła w las. I myk. Chodźmy tu. Okej. Ale zaczęło tnąć strasznie. Nie wiem, o co chodzi kompletnie, jak będę musiał. To pewnie dlatego, że mam chroma włączonego. I dlatego tak się dzieje. Okej, więc chodźmy tutaj. Tu mamy to. Wow! No strasznie dużo z tej gry pamiętam, a po tym jak ją przeszedłem już... Lol, jeszcze wystuprocentowaliśmy poziom. Aha, jeszcze jest ten wskaźnik, który jest w praktycznie każdej grze LEGO. Nie, praktycznie no w każdej grze LEGO jest. I ten wskaźnik tutaj akurat mówi, że True Adventure, więc gdy zdobędziemy jakąś tam określoną liczbę tych studów, to dostajemy właśnie ten cały wskaźnik i... kurde mój. I wtedy dostajemy bodajże jeszcze więcej studów, albo no po prostu procent w grze. Zakładam, że nie mogę na to wstanąć. No właśnie. I wezmę sobie. To mi się przyda. Okej. Tam nie mogę iść. O, fajnie, że mogę sobie... Bo ja już nie pamiętałem. Nie pamiętałem o tym, że mogę sobie schować broń. Wiem, że to było w LEGO Indiana Jones 2.
Ale o tym to nie wiedziałem akurat. Pamiętam jak do dziś, jak kiedyś się bawiłem, że po prostu w LEGO Indiana Jones 2 był taki glitch, że jedna postać mogła brać wszystko dosłownie. Wszystko, co się umieściło na mapie, gdyż od LEGO Indiana Jones 2 bodajże był jakiś edytor map. Więc pierwszy. Więc teraz musimy pomóc Satipo przejść ten tutaj kurs, że tak to mogę nazwać. No, żeby mógł biedaczyna no nam odkręcić, żebyśmy my mogli przejść. Jest fajnie. No i ogólnie gra ma takie pseudo trzy rozdziały. No, ma trzy rozdziały. I te trzy rozdziały sprowadzają się na trzy pierwsze filmy z Indianą Jonesem. I no jest fajnie, ja te filmy oglądałem, bardzo mi się podobały. Ja bardzo ogólnie lubię te filmy Indiana Jonesa, są bardzo fajne. Śmiechowe. Ja ogólnie prawdopodobnie będę również robił poziom bonusowy tej gry. Jeżeli ktoś grał w tą grę, to na pewno wie, o co mi chodzi. A jeżeli ktoś nie grał, to bardzo jest mi przykro, gdyż miał smutne dzieciństwo. Znaczy, ja tu nikogo nie oceniam, czy coś, broń Boże. I tak wiecie. Jajcarska zabawa. I prawdopodobnie może ten film zostanie wysłany po PS5, więc macie taki bonus. Taki bonus po PS5. Wybaczcie, że tak. Czasami będę, że tak powiem, zamykał mordę, ale no po prostu. Mam nadzieję, że to wybaczycie, bo muszę się skupić na grze, a jeszcze nawet chyba dość. Aż tak nie zanudzam, mam nadzieję, że. To są bardzo proste, te puzzle to jest gra dla filama, bo akurat przez to pudełko. No plus 7 to. Raczej trudna ta gra nie będzie, tyle wam mogę powiedzieć. Ale mogę przyznać, że jest bardzo długa. Znaczy, ja tak to pamiętam z biegu czasu, nie wiem co nazwać. No po prostu jak kiedyś byłem mały, to strasznie długo tą grę przechodziłem. Ba, kiedyś to Raymana 3 przechodziłem w miesiąc, a teraz to ho ho ho, to w jeden wieczór mogę go przejść. Wow, kamera, spokojnie, spokojnie. Ok, więc teraz musimy. Taki niezbyt trudny puzzle. Po prostu musimy sobie most otworzyć. I żebyście sobie nie myśleli, że tylko Indiana Jones oraz Satipo mają jakieś specjalne zdolności, których nie ma żadna inna postać. Nic bardziej mylnego. Praktycznie każda tutaj postać jest inna. Na przykład podczas gdy Indiana Jones skacze tak, to na przykład kobiety w tej grze mogłyby skakać na podwójną taką wysokość. W ogóle to jest strasznie dziwne, że kobiety w tej grze to skaczą prawie 2 razy wyżej niż mężczyźni. Śmieszne. No i to jest klasyczna scena z Indiana Jonesa, którą pewnie każdy zna z pierwszego filmu. Czyli podmienienie bożka na sakiewkę. W tym przypadku będą to 3 study. I udało się, nice. Ale i tak coś się schrzaniło. Więc teraz ogólnie tutaj będzie nam potrzebna. Gdybyśmy chcieli wyprocentować ten poziom, czekajcie, zaraz wam pokażę. Tutaj o. To tutaj będzie nam potrzebna postać, która ma przy sobie bomby. Więc. Jak się domyślacie, tej postaci nie mamy, więc nie wystuprocentujemy poziomu. I okej, co to trzeba było zrobić? Aha, wskoczyć na lianę. Żebyś. LOL? Czy tam coś leżało? Okej, nie będę się tutaj tętegował. Ale lecimy dalej. O ile dobrze tutaj sobie przypomnę. A właśnie, tu trzeba tego unikać. Tej całej maski, która tutaj spada. I będzie się fajnie.
I ogólnie też niektóre postacie mają swoje słabości, jak na przykład każdy wie, fan serii to Indiana Jones boi się węży, jest to odwzorowane w tej grze, że węże tutaj sprawiają taką trudność, że Indiana Jones nie może przejść. A na przykład kobiety boją się w tej grze myszy, więc tutaj myszy sprawiają to, że w niektórych momentach gry nie możemy kontynuować, gdyż jest mysz. Co to jest? Aha. Okej, więc teraz przejdziemy tutaj sobie. I klasyczna scena z uciekaniem przed kulą. Zauważcie, że Satipo jest szybszy od nas. To jest bardzo akurat ważne dla następnej sceny. Więc po prostu zapamiętajcie to, że Satipo jest od nas szybszy. Właściwie mógłbym się teraz przełączyć na Satipo i miałbym wielkie fory. Ała. Przy tej kuli, ale... No. Kiedy nas kula dogoni, to... niestety, ale rozpoczynamy poziom od nowa. I tak, jestem po prostu lamą. Jestem nieprzyzwyczajony w tych grach, jeżeli chodzi o pad, tyle wam powiem. I tak ogólnie to ustawiłem mój typowy pad od komputera, chociaż na pudełku pisze, że jest kompatybilny. W ogóle kiedyś to przypominam sobie, jak wszystkie gry się chwaliły tym, że wiecie, mają to całe kompatybilność z kontrolerem od Xboxa. No. Nie udało nam się wyjść. Cali i zdrowi mniej więcej. No. I od razu wam powiem. O, i to jest nawiązanie do Gwiezdnych Wojen. O właśnie. Nawiązanie do Gwiezdnych Wojen i oczywiście była C-3PO. Więc tak, od razu wam mówię, bo jest to wyciszone, że gra nie ma głosów. Są to po prostu onomatopeje, prawie jak w Raymanie 1. Dobra, teraz musimy tutaj naprawić nasz samolot, gdyż się zepsuł i to jest jaki gość, jak się nazywa? Jock. Więc Jock jest pomocnikiem Indiana Jonesa. Jak widzicie, on ma klucz. Dzięki temu kluczowi możemy naprawiać rzeczy. Ja to sobie wezmę. Dzięki temu kluczowi możemy naprawiać sobie rzeczy. Ale zauważcie, że Indiana Jones się posługuje też swoim już klasycznym batem. Ten bat będzie bardzo używany w grze. I tak, każdy by się pewnie zastanawiał, no przecież możemy... Aha. Musimy to zbudować wpierw. Więc użyjemy ich własnej broni. I możemy też ich podnosić. Bardzo fajnie. Ja wezmę sobie kuszę. Jak widzicie, broni są tutaj zróżnicowane. Jest broni... wiecie, jest broni... na dalekie zasięgi i na bliskie zasięgi. No i teraz jeszcze trzeba to naprawić. I właśnie po to są... postacie z kluczem. Ewentualnie postacie z czymkolwiek, co się kojarzy z naprawieniem czegoś. Nie jestem pewien, że wiertarka w tej grze występuje, więc się mnie nie pytajcie. Pamiętam tylko, że raz wystuprocentowałem tę grę. O, Jezus Maria. Na początku gry już mam tyle tych skarbów. Jo. Jak widzicie, niektóre postacie też lądują tak ułomnie troszkę. Więc teraz musimy naprawić nasz samolot. Więc naprawmy go. Jak widzicie, naprawiam go w powietrzu. I sądzę, że chyba sobie dzisiaj przejdziemy dwa poziomy. Musimy wskoczyć do tego auta. Samolotu, Jezus Maria. Tak, będę musiał być te cutscenki niestety. No. I teraz jest pokazane to, że Indiana Jones boi się węży. Więc jak mówiłem, będzie to pokazane w grze. Jej, przeszliśmy pierwszy nasz poziom i jest to teraz poziom freeplay. Zastanawiacie się pewnie, o co chodzi. Freeplay jest to taki poziom, który po prostu przechodzimy, na przykład jak chcemy go sobie drugi raz powtórzyć i wtedy jest fajnie. I mamy tutaj dużo, bardzo dużo postaci, które każdy z nich się do czego innego przydaje. No, za 100% dostajemy ileś tam studów. I jeszcze to mamy, więc to mogę sobie pominąć. Nie mogę sobie pominąć, niestety.
Na moje nieszczęście, jak to mawiają. I mamy 7 artefaktów z 10. I no niestety, ale episodes are now unlocked. Więc to jest Bernadette College, więc możemy się przenieść do koledżu, ale ja będę kontynuował historię. Prawdopodobnie zapiszemy sobie tutaj grę pierwszą. Confirmujemy. Oczywiście. Jej. Ogólnie bardzo miałem duże problemy z zainstalowaniem tej gry, bo cały czas mi się system zawieszał. Ale w końcu, jak widzicie, się udało. Okej. No i to jest chyba tak, to jest ten cały college. Tutaj Indiana Jones jest nauczycielem albo profesorem, jak wolicie. I oczywiście scena z gry, czyli że wszystkie młodsze dziewoje są zakochane w tym nauczycielu, bo on jest jakiś przystojny czy coś, nie wiem. I teraz musimy zdobyć już kolejny skarb. Nie pamiętam dokładnie filmu. A! Jest to opowiadane o pewnej legendzie. Nie będę porównał tej gry do filmu, gdyż po prostu filmu nie pamiętam. W każdym razie możecie się spodziewać, że w każdym rozdziale będzie nawiązanie do filmu i w każdym rozdziale będzie chodziło o to samo co w filmie, więc wystarczy, że będziecie że obejrzycie sobie film i będziecie wiedzieć, o co chodzi w grze. Bez słów. Więc dobra, lecimy jakimś samolotem. Śledzi nas jakiś gościu, który jest podobny do nas. I musimy wybrać się w góry. Tu jest nasza koleżanka. I nasz Indiana Jones wraz... No cóż. No dobra, no gdzie my jesteśmy? Jesteśmy tutaj. Tutaj mogę wejść? Nie mogę tutaj wejść. A tutaj mogę wejść? Halo? Dobra. W każdym razie jestem... O! Teraz jest... no, panie mogą. Więc teraz wam pokażę. O! Tak skaczą panie, tak skaczą mężczyźni. Czekajcie. Mogę się tego jakoś pozbyć? Tak. Tak skaczą mężczyźni. Tak skaczą panie. Nie wiem, czemu tak jest, nie pytajcie mnie, wystarczy na prawym pianino, żeby grała jakaś fajna muzyczka. Oczywiście nie gra, bo włączyłem muzykę, żeby nie było copyrightsów. I myk, spadł kluczek. Więc ogólnie właściwie, gdyby się stworzyło postać z dwoma przedmiotami, a właściwie z trzema, czyli takiego Indiana Jonesa, tylko że kobietę z... Beach z tym. Więc to jest boss. Boss jest niestety ten, no... Ten praktycznie będzie się już pojawiał. No więc atakujemy go jakimiś przedmiotami. Nie możemy go zaatakować rękoma, gdyż to jest lama i ucieknie. Więc musimy go atakować przedmiotami. No jeny. To jest taki pierwszy boss, tylko po to, żeby pokazać, jak mechanika bossów działa. Nie jest on jakoś trudny. Nie kwapi się w każdym razie, żeby tym trudnym bossem. W każdym razie nic nam nie robi, tylko bardziej jego ci tutaj pomagierzy nas wnerwiają. Szczerze. I nie możemy też do niego podejść. To jest minus tego bossa, że nie możemy do niego podejść, bo inaczej no zwieje nam. Ciągle zapominam, bo już się przyzwyczaiłem do kontroli z PS3 i no po prostu no tak dziwnie jest. Okej, i teraz musimy go skrzywdzić. No i uderzyliśmy go, jest fajnie. Medalion upadł niestety. I no, jest pożar. Jest pożar i jest gościu, który ma coś z główką, więc po prostu musimy robić tak cały czas.
Właściwie nie zważamy na te wszystkie. Ogólnie to tak szybko tutaj lecą te wszystkie bulety, że możemy je spokojnie ominąć. I ogólnie ten boss jest bardziej w prosty. I odgłosy kobiet są strasznie dziwne. Ale w każdym razie kobietę można tutaj mieć tak, żeby wiecie. No i to dalej. Żabiliśmy go i teraz musimy znowu tego gościa. Oła. Znowu tego gościa musimy rozwalić, gdyż jest on nerwiającym typem. I oczywiście panienka nas wszystko zepsuła. Nie wiem, czy teraz też musimy to inaczej robić. Kurde. Nie wiem, czy teraz go nie możemy po prostu uderzyć, ale w ogóle co to jest? Lol. Czy ja właśnie wrzuciłem krzesło do... Ja nie mogę. Okej. Okay. Więc jeszcze... wiesz co, ja pokonam wszystkich z krzesła po prostu. Z krzesła cię! No kurde, mord. A masz. Żeby cię pupsko zasmędziało. No, więc jak widzicie, humor w tej grze jest. I uciekamy. Więc straciła swoje jedyne źródło utrzymania właściwie. No i to jest jej zapewnienie, że no... To on nie zwieje z tym wszystkim. No dzięki. Byliście bardzo pomocni. 2 na 10. Ja was będę tutaj... Ja was nauczę tutaj... Szacunku dla starszych, kurde, gówniarze się zachciało. No i jest tu mechanika takiego grubego śniegu i oczywiście pistolet. Pistolet jest OP. No ale widzicie, też się zużywa, no co niestety jest takie coś. Czy to jest? Aha, dobra. Tu są też specjalne okienka dla niektórych postaci. I są też inne sposoby podróżowania w tej grze. Tutaj są na przykład lamy. Niestety, gdy skaczemy, to z nich schodzimy i tutaj potrzebny nam jest ktoś z ładunkiem wybuchowym. Więc ja jak najszybciej próbuję od nich odejść, uciec. Powtarzam, próbuję. I bić Indiana Jonesa też może posłużyć jako taki typowy... Aha, dzięki. Okej. No, to właśnie o tym chodziło, że trzeba mieć ładunek wybuchowy i to był właśnie jeden z takich ładunków wybuchowych. No więc jak widzicie, pochodnią też można zabić bardzo łatwo, wystarczy, że kogoś rzucicie pochodnią i ten człowiek już zginie. No Jezu, spokojnie! Jeny! Podsta agresja! A potem się dziwią w szkołach, że są jakieś problemy. Halo. Jak to się buduje? Ej, seriously. Nie, może nie. Bo po prostu coś trzymam w ręce dlatego. No i zbudujemy sobie bombanka. I wanna build a snowman! Więc w tym poziomie musimy znaleźć trzy bałwanki. Byśmy mogli spokojnie sobie grać. Nie, ziomek. Okej, weźmiemy sobie klucz. Nie wiem, czy ten klucz chyba nam towarzyszy już do końca tego poziomu chyba. Ale nie spodziewajcie się czegoś takiego w tej grze jak ulepszanie postaci i tak dalej, gdyż od tego jest tak zwany edytor postaci. Więc nie ma tutaj czegoś takiego, że postać się jakoś ulepsza czy coś. Tylko postać jest cały czas taka sama, a jedynie się zmienia ekwipunek ewentualnie w jednym poziomie. Więc na przykład takie ważne przedmioty jak na przykład klucz nie mogą zostać wyrzucone. Aczkolwiek takie nieważne jak na przykład pochodnia, akurat takie akurat przedmioty mają, że tak powiem, tryb zużywalności, że na przykład pochodnia się zużywa, to od razu nam z rąk wypada. I tak samo jest w przypadku broni palnej. Nie wiem jak to jest w przypadku broni białej, że na przykład te... jak to się nazywa? Te kolce, które miałem w poprzednim poziomie, one są chyba nieskończone, tylko się, wiecie, usuwają wraz z przejściem do innego poziomu.
Okej, więc chodźmy sobie po pochodnie. Jezus Maria. O! O! Więc najlepiej, żebyśmy nią wzięli, bo ona na pewno nie wypuści. Gdyż nie będę już prawdopodobnie brał żadnych rzeczy. Na wszelki wypadek. Okej, o! Tu jest trzeci bałwanek. Tu niestety już nie pamiętam, gdzie jest co, więc prawdopodobnie... I ogólnie ten let's play ma tylko dla wam... Wow! Wow! Ten let's play mam tylko do pokazania grę, jak ja ją przechodzę. Nie po to, aby pokazać wam, jak przejść ją na 100%, gdyż od tego są guide'y na internecie. Lub choćby na guide'y tekstowe, są bardzo proste, lub po prostu zwykła ludzka ciekawość, gdyż ta gra, gry LEGO są tak ciekawe, że można po prostu sobie coś tam... Wystarczy, że odblokowujecie większość postaci, wystarczy, że przejdziecie całą grę i macie wszystkie postaci, które wam są potrzebne do odblokowania wszystkich rzeczy. Tu próbuję zgliczować, a jak widzicie, przy niektórych rzeczach możecie po prostu skakać w ścianę, żeby się wam udało skoczyć na te większe rzeczy. Coś tu mogę zrobić? O! Kolejny, ale już moja tutaj koleżanka ma. Jak ona się nazywa? Marion. Boże. Więc Marion tutaj ma. A to co? Dziękuję. Cokolwiek to jest, mam nadzieję, że jest przydatne. I pewnie teraz z tego będę mógł zrobić bałwana. Albo coś innego. Aha! To muszę zebrać. No serio! Tacy wnerwiający ludzie! Nie! Deme. No prawie! Prawie było! Prawie było! Stary, no normalnie. Więc są też takie, można by powiedzieć, jak to nie jest Soul Calibur. Jak to się nazywa? Mortal Kombatowe Fatality. To są, że coś w tym stylu, że po prostu dostajecie na jednego hita możecie wziąć jakiegokolwiek przeciwnika. O, nawet nie czuję, kiedy rymuje. Ale widzicie, postacie zyskują możliwość zostania mechanikiem tylko dlatego, że zdobywają przedmiot. Coś tu jest? Chyba nic. Aż sprawdzę, aż mnie kusi. Nie. A jednak. Więc ciekawość, pierwszy stopień do piekła, zapamiętajcie to sobie, dzieci. No! A, tu mamy jakąś tutaj. A więc to jest nawiązanie do Gwiezdnych Wojen. Tu jest, jak widzicie, Luke Skywalker. I to jest bardzo ważne. W moim sądzie jest to bardzo ważne do tych gier LEGO. Gdyż po prostu akurat w LEGO Indiana Jonesie jest akurat teaser do LEGO Star Wars 2. Jakby ktoś chciał wiedzieć. LEGO Star Wars, cholera. Co zrobiłem? LOL. Cheaty. Nie mam pojęcia, co tu musimy mieć, więc... Aha, pochodnie trzeba mieć. Więc wiecie co, ja się chyba wrócę po pochodnie, gdyż chciałbym wam pokazać ten cały motyw z postaciami z Gwiezdnych Wojen w tej grze. Gdyż jest to akurat bardzo ciekawa kwestia, a ja chciałbym wam to przedstawić. Czy jest to jakikolwiek... nie. LOL? Czarne niebo. Dobra. W każdym bądź razie, gdy macie tą pochodnię, której ja nie mam, lub po prostu jakaś postać ma, wiecie, taki nieskończony zasób pochodni czy coś. Chociaż może dalej są pochodnie, więc może jeszcze wam pokażę. Tak, są pochodnie chyba.
Albo i nie ma. A to są jakieś pochodnie, żebym mógł wynieść stąd? Nie ma. W każdym razie są. Kusi. Przyznam, że kusi. Ale dobra, tu jest kolejne jakieś są puzzle tutaj. Więc co tu jest? Aha. Dobra, więc idziemy. Gdzie tu jest ten kluczyk? Co tu będzie potrzebne? Gdzie jest kluczyk? Tam będzie kluczyk, ale ja nie mam żadnej łopaty. Więc... albo się zgliczowała gra, albo ja naprawdę tutaj nie mogę zdobyć żadnej łopaty. Chyba, że... tutaj nam... pewnie jak to mówić, extra high. Z ekstra wagą. Do kobiety to akurat tak nieładnie mogę mówić o wadze, ale... ale dobra. Nie wiem, co tu robić. Okej, okay, tu się idzie tak, tu się idzie tak, tu się idzie tak. Tylko jest tu jeden problem, a mianowicie jest to. I nie wiem, co tu muszę zrobić. Więc... nie, może tutaj się przejdę. Nie, tu nic. Więc może wyjdę na chwilę. Nie, chwila, już wiem. No oczywiście. No jakbym mógł tego nie przewidzieć. No przecież w grach Lego zawsze chodzi o to, aby coś rozwalić, żeby coś znaleźć. Więc dobra. Tutaj dajemy tu. Wrócę się po tą łopatę, bo ona może jeszcze się przydać. Widzicie, jest tylko jedna. Tak, by the way, te przedmioty się później respią, ale... no wiecie, no po co czekać, aż się zrespawnuje, jak można mieć jedną? Koleżanko, tam mogłabyś nie wchodzić, gdyż ty mi będziesz zaraz, że tak powiem, potrzebna. Bardzo. Więc... czasami nawet dwóch graczy jest tu bardzo przydatne, dzięki Indii. Tak ogólnie to chyba to ta kobieta powinna zrobić. W każdym razie ja się wrócę po tą monetę, która jest niespodziewana. Kurde! Nie, no nie, fail, epic fail. Co to robi? A co to? LOL! A więc trzeba dwie postacie, aż dwie. Ja ogólnie tutaj skaczę na tych rzeczach, żeby zaoszczędzić sobie troszeczkę czasu. O, myślałem, że to ghost przedmioty. Okej, okay, i tu są potrzebne postacie z książką archeologiczną, hieroglifami, dokładnie mówiąc. A, i teraz znikąd, aha, stąd. Spoko. Wiesz co, to może później, jak już ukończę ten let's play, to wrócę się do tego poziomu i po prostu wam pokażę, co chodzi z tymi postaciami z Gwiezdnych Wojen. Tutaj wam to wszystko wyjaśnię, będzie wszystko okej. Okay. Tak, tak. I mam nadzieję, że ogólnie wam się ten let's play, bo to jest jedna z tych gier, które ogrywałem, kiedy to Pixel był jeszcze gówniarzem, tak zwanym. Więc... te gry mają dla mnie wielki sentyment i bardzo chciałbym je ograć. Ojej. No nie, lamo! Aha, więc teraz to już zaktywowałem, okej. Okay. Wyzwać lamo dla mnie. O, bazuka, ale nie weźmiemy bazuki, ponieważ... więc chwila, momentu, por favor. Właśnie. Jesteśmy już prawie wypracowaliśmy kolejny poziom i ogólnie ten odcinek już trwa 35 minut, ale ja bardzo chciałbym ukończyć ten poziom, żeby nie było przypału. Żeby jeszcze przychodzić później, więc ten odcinek będzie trwał 40 minut, aczkolwiek później postaram się, żeby trwał on trwały one po prostu pół godziny.
A więc twórcy chyba przewidzieli, że taki pixel pewnie przyjdzie sobie i nie będzie słuchał i będzie zbierał wszystko, co popadnie, a nie będzie dbał o te mniejsze przedmioty. No to jak widzicie, teraz dbałem o te mniejsze przedmioty. Natomiast tutaj chodzi. Aha. Tu muszę się dostać. A nie, muszę tu pociągnąć. Więc pójdziemy sobie tutaj, żeby zdobyć trochę kasy i o! I to jest właśnie ten fioletowy stud, o którym mówiłem. Oczywiście daje on 10 tysięcy niebieskich studów. Tak to... aha, bazuka jednak będzie potrzebna. Okej, okay, no ja się nie sprzeciwiam. Dlaczego miałbym się oczywiście sprzeciwiać? Więc ogólnie materiały wybuchowe też są wykrywane właśnie jako bazuka, między innymi. Więc strzela sobie... nie tu! Gdzie to się nie strzela? Życia w rady piksela. Kobiety się nie strzela. Okej, okay, ja jeszcze wrócę po tą bazukę, gdyż... you are spinning back pushing against the green and the red paddles. Więc są... więc jak widzicie, gra jest niestety po angielsku, nie ma żadnego polskiego patcha czy coś. Ale ja to lubię, ja nie lubię, jak gry są specjalnie jakieś tak robione na język polski. Tam wystarczy język angielski. Ogarniam go, więc po co mi jeszcze jakieś takie pierdoły. Okej. Okay. Więc jezu, masakry zrobiliśmy. Okej. Okay. Więc możemy już spokojnie sobie przejść tutaj i mieć święty spokój z tym poziomem. Więc tak, właśnie przeszliśmy, wysadziliśmy auto i przeszliśmy poziom. I zagłosimy właśnie jednemu z niemieckich jakichś takich ludzi, bo nie wiem z kim to Indiana Jones walczył, nie pamiętam. Jej! Ukończyliśmy poziom! I odblokowaliśmy Marion. I więc teraz wam chyba pokażę, o co chodzi... przepraszam. O co chodzi z tym całym... z tym samym muzeum. Czy jak to się tam nazywa. Więc już mamy ponad 100 tysięcy studów, więc teoretycznie moglibyśmy coś sobie za to kupić, ale nie będziemy nic kupować, bo ten let's play jest po to, aby przejść grę, a nie kupować sobie. Więc Barnett College, więc college, przepraszam, to jest, bo przecież Indiana Jones uczy na college'u. Więc pójdziemy sobie do tego całego college'u. Ogólnie jest fajny motyw z tym przesuwającym się menu. Bo jest to fajne i pokazuje wam mniej więcej... no, przenieśmy się w Indiana Jonesa. Więc to jest cały ten college. Tutaj możemy jeszcze zbierać troszeczkę tych rzeczy. Tutaj mamy bibliotekę, gdzie możemy kupować postacie, jakie napotkaliśmy. Jakie napotkaliśmy, więc na przykład tutaj... no, możemy różne te postacie kupować. Bo na przykład bazooka Troopera. Możemy tutaj kupić. Tu możemy wpisywać sobie kody. Oczywiście kodów nie będziemy sobie wpisywać w let's play'u, bo oczywiście kody są złe. Tutaj możemy sobie obejrzeć filmy z gry. Tu jest po prostu puzzle, który może na końcu gry sobie rozwiążemy. Tak, o. Tu jest... tu nie pamiętam, co jest... aha, tu są dodatki. W sensie, żeby nie z cheatami, tylko coś w tym stylu. Adaptive difficulty. Long. Więc tu możemy sobie różne takie dodatki, czyli na przykład z sekretem postacie, które nie są normalnie dostępne do kupienia czy coś. Tu jest ogród. Też nie pamiętam, co się robiło, więc po prostu sobie przejdziemy i zobaczymy, co tu jest. Patrz o to. A tutaj możemy stworzyć customowe postacie. Dwie, bo dwie, ale okej. Okay. To z tego, że w LEGO VAT Spryśnień możemy chyba z 10 robić. No, ogólnie, ogólnie jakby się ktoś nie wiedział, co gram na komputerze. Już tego mówiłem wcześniej, ale okej. Okay. I w te randomowe postaci nie możemy się zmienić.
Możemy się tylko zmienić w te postaci, które odblokowaliśmy. To jakaś tutaj pani podziwia sobie. A tu jest poziom z... poziom. Miejsce z naszymi statuetkami i tak dalej. Jeszcze tego nie będę robił. Czemu? To się dowiecie na końcu gry. Więc tutaj możemy sobie spaść. Jesteśmy tutaj. A więc tak, to było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dzięki wam za oglądanie. Mam nadzieję, że polubicie tę serię. Na razie i cześć. Pa, pa.